Suwalskie czworaczki przyszły na świat w drugiej dekadzie października 2023 roku, ale to poczwórne szczęście rodziców na demografię miasta znacząco nie wpłynęło. Na koniec grudnia Suwałki liczyły 68 231 mieszkańców. Bardzo smutną informacją jest to, że w porównaniu do końca 2022 roku populacja miasta zmalała o 294 osoby. Jeszcze parę lat temu byliśmy o włos od osiągnięcia 70 tysięcy mieszkańców. W 2018 roku zabrakło nam zaledwie 173 osób, by ten próg osiągnąć. Od tej chwili jednak liczba mieszkańców miasta nieustannie maleje. Dzisiaj od rekordowego wyniku z 2018 roku oddaliliśmy się o niemal 1600 osób. Od wielu lat miasto zamieszkuje więcej pań. Jest ich ponad 35 600 i dzięki temu śmiało możemy powiedzieć, że Suwałki są piękniejsze. Kiedy jednak popatrzymy na statystyki urodzeń, to okazuje się, że w ostatnich 10 latach były to tylko 3 roczniki, w których rodziło się więcej dziewcząt. Zazwyczaj częściej rodzą się dżentelmeni. Niestety Suwałki stają się również coraz bardziej dostojne. O ile 10 lat temu około 15,5% mieszkańców miasta było w wieku poprodukcyjnym, to na koniec 2023 odsetek ten wynosił już 22,1%. Statystycznie rzecz biorąc, za około 4 lata 1/4 mieszkańców Suwałk zaliczać się będzie do seniorów. Ubywa natomiast mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym. Jeszcze nie są to odsetki spadające lawinowo, ale martwić się już należy. W 2023 roku na świat przyszło 533 dzieci. Dla porównania, w najlepszym urodzeniowo z ostatniej dekady, 2017 roku, na świat przyszło tu 769 noworodków. Różnica to aż 236 osób. W zasadzie 10 klas dzieci mniej. Jakby mniej chętnie zawierane są też związki małżeńskie. W 2016 roku na wspólną drogę życia z obrączkami na palcach weszło 381 par, a w 2023 roku o 144 mniej. No i nie sposób nie wspomnieć o rozwodach. Nie bez znaczenia dla stanu ludzkości są migracje. Do Suwałk przybyło w 2023 roku 559 nowych mieszkańców. Niestety 738 osób opuściło nasze miasto.